Dzień dobry, witamy się z Wami tutaj na naszym drugim pastwisku. Korzystamy z tego słonecznego dnia, który jest jedyny w tym tygodniu, bo mamy projekt, który zajmie nam troszeczkę więcej czasu, a zawsze małymi kroczkami lepiej jest sobie już powoli robić, bo później jak się to nagromadzi, to się człowiekowi odechciewa. Postawiliśmy jakiś dobry czas temu, na samym w sumie początku, jak żeśmy grodzili nasze pole, słupki betonowe do tego drugiego pola, które chcieliśmy grodzić przyszłościowo, czyli nastał ten dzień właśnie. Widzicie, Marcin w tym momencie idzie już z drutem, który będzie wyjaśniał, na którym będzie zawieszona siatka i on jest taki fajny, bo on jest wzmocnieniowy. A po co my to robimy? Ponieważ szykujemy parcele na wiosnę, lato dla naszych owieczek i kóżek, ponieważ będzie ich troszeczkę więcej, bo wiadomo, wszystkie są kotne, my czekamy na ten dzień z niecierpliwością, no ale też musimy być gotowi dla nich, żeby po prostu już zrobić taki fajny system wypasania kwaterowego, rotacyjny, tak jak Marcin mówi, że to już powinno być tak, jakbyśmy chcieli. No dobrze, gadu do obiadu, a Marcin robi i on będzie Wam wyjaśniał pokrótce co i jak, bardziej tak technicznie, no bo ja jestem baba. O. Masz, kochanie, teraz uwagę wszystkich skupionych na sobie. Dziękuję wszystkim skupionym na mnie za poświęconą uwagę. Obiecuję, że i tak Wam nic nie powiem. No dobrze, więc ja będę mówiła. To jest właśnie ten drut. Na słupku jedna siatka, która się zakończa, idzie i jest przewleczona przez dziurkę. Natomiast drugi drut naciągowy już jest tutaj pod spodem, to też nie wyskoczy, no bo widzicie, ta pierwsza blokuje, więc trzyma się słupka betonowego. Dobrze. To jest górny drut i tak idą trzy. Idzie po środku i na dole kolejne dwa. Nie okłamuję nikogo, dobrze mówię? Ja nie wiem, będę musiał Cię sprawdzić. Aha, Marcin będzie musiał mnie sprawdzić. Same te betonowanie słupków teraz Wam już no, w tym momencie nie pokażemy, ale będą odcinki następne, ponieważ mamy jeszcze, zobaczcie ile, jeszcze sporo do ogrodzenia. Naprawdę bardzo dużo, lecz na tą chwilę robimy tylko tutaj te 25 metrów. Słupki są zabetonowane. Marcin tutaj używał mieszanki piasku i cementu. Tak? Tak. Nie pamiętam dokładnie, kochani, w jakich proporcjach to było. Też nie pamiętam. No też nie pamiętam. Jak będziemy następnym razem robić, to Wam pokażemy. Stoją one, są solidne, nie ruszają się, nic się z nimi nie dzieje. Ubijał je tak samo takim, no nie wiem, tuczkiem, kołkiem, żeby to solidnie stało. To już tutaj ten słupek stoi drugi, czy chyba... Trzeci, myśmy to od początku. Aha, trzeci sezon. Hmm. No i zobaczcie, jak w ogóle równiutko. Teren był no troszeczkę... No to w tamtą stronę widać, naprawdę tak, jesteśmy zdolni, jak na pierwszy pot. Teren jest w miarę, to bo fajnie nam to wyszło, natomiast tam przy końcu już działka, widzicie, ten poziom się troszeczkę załamuje, idzie w dół, ponieważ tam między drzewami
przed nami znajdującymi się przepływa no malutki strumyk, rzeczka, która powstaje tylko na wiosnę i zimę. Latem niestety jest susza. O, dobrze, a my tutaj wróćmy do tematu. Marcin tutaj odmierzył długość drutu od słupków tych, powiedzmy, narożnych, o co mi chodzi. One są wzmocnione po bokach dodatkowymi słupami, żeby on się nam nie przechylił. Widzicie tutaj z jednej strony i z drugiej strony jest to samo. I w tym momencie będzie naciągał. Kochanie, stój. Nie naciągam, bo ja muszę ten słupek tam związać. To chodź, kochanie, pokazać, co ja idę zrobić. Nie wiem, czy wystarczającą ilość drutu mam nadzieję. Żebym ja za babą chodził. Chodź i nie marudź. Jeszcze wracając tutaj do tego samego naciągu. Ja Marcina w tym momencie tutaj zastopowałam, ponieważ zauważyłam, że ten słupek, co wam tłumaczyłam, narożny, on nie był zawiązany. I tak mieliśmy kiedyś, tak kilka błędów popełniliśmy, że po prostu zapomnieliśmy najpierw to związać. I jak Marcin robił tym naciąg, bo to naprawdę mocno naciąga. To jest w stanie wam wyrwać słupek, znaczy wyrwać, ale skrzywić. No może tak. Wyrwać to nie. Więc idziemy teraz wiązać. I w tym miejscu. A może nie pęknie. Widzicie te słupki? Wszystkie trzy trzeba związać ze sobą. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, jak one były wiązane, kochanie. Ale... Ja myślę, że każdy z nich z osobna do tego głównego słupka. Tak, tylko wiesz co, muszę... Jest zabetonowane. Gdzie muszę... masz rękawiczki? Chcesz sobie pociąć palce? Ale poczekaj, wiesz co? Chyba muszę wziąć takiego gwoździa. Pamiętasz? Wtedy mieliśmy do takiej robótki gwoździe długie. Ponieważ no, te dziurki nie są, dobra. No czasami tutaj, cement zostaje. Tutaj tak samo też jest cement, dobra. Nie, tutaj jest brud, a tu... No nie, jest, zobacz, zacementowane. Widzicie, nie dobrze, ma, nie idę ma po młotek i po gwoździa, więc za chwilę do was wracamy. Klaudia, chciałeś po gwoździa, ale Marcin powiedział, że on to naprawi. Tym drutem, on jest troszeczkę grubszy, ten naciągowy, on jest taki solidny. To nim chcę po prostu przepchać tą dziurkę. No po co łazić, nie? Już jest dziurka przepchana. Jest? No dobra. No widzicie. Po to masz mnie właśnie. Po to się ma faceta w domu. No przepychanie dziurek. No. Tylko proszę tutaj bez złych skojarzeń. Sprawdziłam te wiązania, jak robiliśmy tutaj na tych słupkach, więc... Ten drut naciągowy mocowaliśmy łącznie z siatką tutaj na samej górze. Więc w tym momencie Marcin przeciąga następną środkową linkę. O, tutaj na potwierdzenie. Zobaczcie, widzicie? Takie kapturki tworzyłam. I to wraz z tym drutem naciągowym, jak i siatką. Pokażę wam jeszcze jednym na potwierdzenie. O, widzicie? Tak samo. Kapturek, siatka i drut naciągowy. Tutaj poniżej, w połowie, to samo. Kapturek, siatka i drut naciągowy. To jest solidny drut. Nie, jaki on ma średnicę, nie, wiecie, kochanie? Ja tak bym strzelał, że to jest około 5 może milimetrów, może 4-5 milimetrów. To jest porządny drut. Wiecie, koszty całego płotu są duże, ale jakbyście na przykład chcieli odchudzać, że tutaj jakiś cieńszy drucik i tak dalej, to na tej całości, no nie wiem, czy jesteście w stanie 500 zł oszczędzić, a wszystko będziecie mieli odchudzone, no nie? I to nie jesteśmy pewni, czy to po prostu jest warte. No może 1000 zł, może 1500 zł, ale mówimy o prawie kilometrze, znaczy ponad, bo tam mamy 800 metrów, tu będziemy mieli, no to kilometr lekko płotu. Więc na kilometrze płotu oszczędzenie, nie wiem, nawet 1500 zł, a jakby maksymalizowanie jakości produktów, których uważacie, no da wam to, że to po prostu dłużej postoi i nigdy nie będziecie, albo po bardzo, bardzo dopiero długim czasie będziecie musieli to naprawiać. Nam się wydaje, że warto. A mam pytanie, kochanie, bo czy ten drut jest konieczny, czy nie można na przykład dać samej siatki do słupków?
Można, bo siatka leśna do słupków, wiecie, ma ten słup, ten drut naciągowy, tylko że on jest cieńszy, on ma chyba, ja z tego co ja pamiętam, 2 mm. Ten ma, tak jak mówię, 4-5, może nawet więcej, jest naprawdę gruby i przede wszystkim jest osobnym naciągiem, czyli to są tak jakby dwa naciągi. Jeden mamy z siatki, ona sama z siebie się trzyma, a drugi mamy jeszcze ją wspomagający. Jest to takie podwójne zabezpieczenie. Ja nie wiem, jak to jest, jak to wszystko wygląda. Może faktycznie to nie ma potrzeby, patrząc na dłuższą metę, że to jest przerost formy nad treścią, no bo to nie jest ani płot, którego się nie da sforsować. On ma tylko zwierzęta zabezpieczać. Nie wiemy, no ale uważamy, że zrobienie roboty porządnie będzie po prostu lepiej, dłużej służyło. Można na przykład słupki tak samo, my daliśmy 3 metry, bo tak jest zalecane. Właściwie zalecane to jest chyba nawet od 2,5 metra do chyba 4 metrów, przy czym 3 jest optymalne, no bo jest w środku. Ale no my postanowiliśmy dać 3. Wiemy, że można, może 4 też by nie było najgorzej. Przy długich dystansach, wiecie, to wam potrafi porządną ilość takich słupków zaoszczędzić. My się ciągle wahamy, czy tutaj, bo tu jest 3 metry i teraz wiecie, tamtą część działki, czy robić właśnie tak jak to, czy zrobić rzadszą, ale no nie wiem, jeszcze myślimy. Ja jestem za tym, żeby ciągnąć tak, jak zrobiliśmy. Natomiast Klaudia szuka oszczędności i myślała, czy co 4 metry będzie to wystarczające. Może macie jakieś doświadczenie w tym, to dajcie nam znać w komentarzu, ponieważ no wiadomo, to też musi być, no chcemy ekonomicznie, żeby było. Bardziej ekonomicznie, bo ekonomicznie to wiecie, to już jest najbardziej ekonomiczny płot. Taki tak. Słupek kosztuje 30 zł, teraz patrzyliśmy ostatnio, składający się z 4 prętów i strzemionek jej wiążących. Na to też zwracajcie uwagę, bo wiem, że coraz częściej firmy no, ze względu na tą inflację i chęć zachowania niby niskiej ceny zaczynają oszczędzać na drutach i w ekstremalnych sytuacjach widzieliśmy, że tylko są 2 druty w środku, pręty stalowe. Jest to absolutnie niewystarczające. Nawet jak się zastanowicie, to 3 są niewystarczające, bo któraś strona będzie osłabiona. 4 pręty powinny być, żeby był słupek dobry. Jak to sprawdzić? No cóż, musi się zaufać sprzedawcy albo przeciąć jeden wyrywkowo. Czasami pręty na dole wychodzą troszeczkę, to można zobaczyć, że są 4. Przed sekundą właśnie naciął po środku ten drut i teraz... Gdzie tutaj taka dziurka jest i z drugiej strony jest taka sama. Już nie będę pokazywał z drugiej strony, ale będziecie widzieć, że przechodzi. Bardzo łatwo wchodzi. O. Aha, i teraz jest następna ważna sprawa. Jakbyście w ten system weszli, to każdy z tym system ma napisane, że tutaj wchodzi drut od 2 do 3,25 mm. Pokaż o, widzicie? Trochę, i to jest wspaniała sprawa, bo już wyszło, że kłamałem. Ten drut musi mieć koło 3 mm w takim razie. To no nie dobrze, jest ostrość mi nie łapie, ale wierzcie na słowo. Czyli od 2 do 3 mm. Na pewno jest grubszy niż siatkowy, więc pewnie ja użyłem 3 mm. I naciąg jest do 400 kg. Także bo sami widzicie, że jest to całkiem rzecz, która duże naciągi potrafi wytrzymać przez długi okres czasu. Dobra. No i wkładam tutaj następnego od góry. I tą pierwszą część możecie spokojnie sobie ręcznie złapać, żeby się nie pitoli z tym urządzeniem. Widzicie, już jest złapane. I teraz robimy tylko naciąg. No i od cała robota. Dlatego mi się tak nie chce jej robić. Za dużo pracy. Oj, zuch chłopak z siebie. Wiem. Wiecie, cały czas coś. No, ale strach. Tak jest na gospodarstwie. A miały być książki. Książki, przyjemność, całowanie się. Gada, jest. Są książki, jest przyjemność. Od razu bym polecał nie robić tego kombinerkami, bo one są do drucików, a nie do takich drutów wielkich. No, ale gdzieś myśmy zapodziali te takie do drutu stalowego, wiecie, takie kombinerki, takie wielkie szczypce. Takie mieliśmy, no. No i popatrzcie, jest następne, co nie? Zaraz zrobimy ostatni. Może uda się połączyć z tych kawałków. Właściwie na pewno by się udało połączyć. Pytanie tylko, czy to ma sens.
z tym griplem to jest druga taka fajna też sprawa, że powiedzmy, no nie wiem, że coś wam to utnie, albo wam pęknie ten drut, albo nie wiem, odpukać, ktoś wam przejdzie przez te pole i wam utnie, to można wyciąć sobie kawałek, znaczy ten kawałek, wiadomo, już się nie złączy, bo nie będzie miał jak przejść, bo on już jest no, złapany, ale możecie dostawić sobie na tym griplu na dwóch sztukach kawałek drutu, złapać tu i ściągnąć to razem do kupy. I nie trzeba będzie wymieniać po całej długości takiego drutu, na przykład 25-metrowego, tylko dosztukujecie kawałek. Bardzo fajne rozwiązanie, ułatwiające pracę jakby z wielu stron. Teraz tylko pytanie, czy warto zużywać te stare druty i łączyć nam tym griplem. Aha, no i mankament tego jest, że taka jedna kosteczka chyba kosztuje 4 czy 5 zł. I to jest... Tego gripla, tak? Tego gripla. No to jest no, taki... to jest kosztowne. Tak, to jest kosztowne. Nie idzie tego dużo, idzie tego bardzo mało, bo tam idą 3 na 25 metrów, no to umówmy się, nie są duże pieniądze, no ale jakby przy kilometrze to już są... dodaje się wszystko. To jest, widzę, cięte, a to są aż 2 druty. Tutaj już nie ma żadnego druta, tak naprawdę. Zobaczymy, co tam zostało. No i tamten chyba wykorzystamy. Ja go pociągnę w tą stronę i tam mam jeszcze taki cały. I trzeba będzie sufmiarką go zmierzyć, wiesz, żeby już mi wiedzieć dokładnie, co ja brałem. Musimy wam powiedzieć, nie z tutaj z obserwacji, jakie poczyniliśmy na siedlisku, to nasze ogrodzenie po 3 latach ani, nie wiem, bym powiedziała centymetra, w ogóle się nie ugięło. Jest nie nowe, czegoś, jest jak nowe. Jest jak nowe. Nie ma czegoś takiego, ktoś może powiedzieć ciepło, zimno, że te druty jakoś się rozciągają, czy coś w tym stylu. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Nie ma takich worków wiszących. Tak. Jesteśmy zadowoleni. Uczciwie wam mówimy, nie to, że my tam się jakoś reklamujemy specjalnie, ale dobrze dobraliśmy to wszystko i po prostu to działa. Tak, także jeśli chcecie zrobić tak, żeby zrobić i nie było z tym nigdy problemu, naprawdę weźcie te nasze metody pod uwagę. Nie dość, że to proste, to jeszcze zaoszczędzi wam jakiegoś, wiecie, no takich tego, a mogłem zrobić lepiej, jak był na to czas, nie? Moim naszym zdaniem, ponieważ ja nie przepadam za tak powtarzaniem robót, to jest taka moja właśnie słaba chciałam strona. Chciałam kochanie powiedzieć, że Marcin jest tego typu człowiekiem, że on lubi raz, a porządnie nie lubi wracać do tematu, żeby poprawiać. Naprawdę mnie to irytuje, tak. Na zasadzie taka obsesja lekka. Ale to jest dobrze, no bo wiecie, że jak zrobiliście to ogrodzenie, to już nie wracacie. Czy ogrodzenie, czy jakąkolwiek inną rzecz budowlaną? Wszystko jest czas, wszystko jest inwestycje, wszystko są pieniądze przecież. Tak. I wiecie, i mówię, jak dziś... Jak to się mówi, biednemu zawsze nie, no, że biedny kupuje 2 razy. A, no. No, dokładnie. I nie to, że to jest drogie, bo jeszcze raz mówimy. Troszkę to jest najtańsze, podraża, kochanie. Podraża, tak, ale i tak kupujecie najtańszy system, który można robić kilometry, a uważamy, że on nic
niczym nie ustępuje, no może poza wyglądem, tym wiecie, takim pięknym panelom, co teraz się kupuje, ale one są delikatniutkie, z tego co wiemy się tam, wiecie, trochę się zedrze ta farbka, to zaraz rdza, wcale nie są wyższe, jakby no ładniej to wygląda, ale jest znacznie droższe i na pewno nie na kilometry, no to trzeba już mieć pieniądze. Ale nie na pastwisko. Jeszcze z tego co wiemy kradą, a kto wam taką siatkę ukradnie, jak to się zwinąć nie da, wiecie, dokładnie. Spróbujcie to odczepić, zobaczycie co się stanie, frach i potem macie, tego się do samochodu nie włoży. Nie ma. Jedynie co, to na złom. Tak, na złom, no ale to trzeba jeszcze było do jakiego wielkiego samochodu włożyć, bo to jest, wiecie, kupa żelastwa się robi, bo tego już uważaj, żeby się nie wywaliła. Żeby, chodzi o to, że to się nie zwinie tak ładnie, jak tam co mamy te fabrycznie zrobione. My łapiemy to wszystko co 25 metrów. Można by było powiedzieć, że to można by było łapać rzadziej, na przykład co 50 metrów, ale my co 25 metrów robimy tak, żeby był słupek wzmacniany dodatkowo, wiecie, tymi bocznymi. I zaczynamy tak jakby od nowa. Jest to znowuż więcej roboty, ale też my tak się wydaje, że po prostu naciąg robić, żeby cała siatka, żeby 50 metrów siatki się trzymało, wiecie, tylko na tych trzech drutach, tak od 50 metrów, to uważamy, że za dużo, że co 25 metrów takie podparcie jest no działa. Nie zawsze. Dobra. No i dobrze. No dobra, to naciągi mamy zrobione. To teraz tą siatkę trzeba było tylko przywieźć. I wanna close my eyes and go back. Play it in my mind. A movie of us two, yeah. We were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now, it looks so gray and cold. We've been laying here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, więc jeszcze raz, tutaj ten pionowy słupek musi być tutaj równo z krawędzią słupka, czyli to jest drugi, pierwszy tu, drugi tu. I przeciągamy i każdy jeden z tych drutów przeciągamy i wiążemy ze sobą. Może to jest przesadna robota, ja się nie upieram, ale tak robimy, żeby nie zostawiać nic za sobą. Każdy jeden drut coś tam dodaje do siły trzymania się tego płotu. Jest to zabawa straszna i palce bolą, bo trzeba je przeciągać tak z 2-3 razy, żeby to jakoś tam miało ręce i nogi. Najgorsza robota właściwie w tym płocie to jest to, co teraz robimy. Można wspomagać się kombinerkami, jakby ktoś już miał naprawdę dość. I drugi, ostatni jest właśnie ten naciągowy, o którym mówiliśmy, on jest grubszy. No. I jego będzie bardzo ciężko, ale już dwa ostatnie nam zostały. Thank you.
Z Ranczo Przyziemnych mówi do Was przyziemny Marcin. Przyziemny, wiecie co, to tak jak nie wiemy, czy mikrofon wtedy nam złapał, czy nie złapał. Jeszcze zobaczymy, raz tak. Zobaczymy po prostu ten system Rapid. Gdzie tu są takie końcówki, takie spinacze, które pozwolą Wam związać dwa druty do siebie. Idzie to bardzo szybko i sprawnie i łatwo, wiecie, łatwo jest ponaprężać płot i tak dalej. Najpierw robimy górę, stawiamy wszystko, żeby ładnie już zawisło i później Klaudia będzie musiała tutaj wszystko podciągnąć do góry, tak żeby to było mniej więcej na wysokości tej dziurki i każdy jeden tak będzie zrobiony i wtedy, jak już to będzie wisiało, to podniesie nam dół i ten dół jakby już się ułoży do swojej pozycji. No i na sam koniec będziemy wtedy łapać środek i dół też tym rapidem. Ale na razie zaczynamy wszystko od góry, bo góra jest najważniejsza, no bo jakby ciągniemy wszystko do góry. Dobrze, więc ja tutaj kamerę teraz na statyw i Ci pomagam. Tak jest. Ja robię co drugie oczko łapię, żeby było to mocno złapane. Idzie tego wszystkiego, wiecie, tych takich bajerków, no ale po to są. No i właśnie, i widzicie, teraz takich to saguje, co nie? No bo to wiadomo, że dokładamy ciężaru i powinniśmy już to złapać i w tym momencie no nie byłoby tego efektu dziwnego. Ale spokojnie, to nic nie jest jakby zniszczone, nic takiego, co nie można naprawić. Nie musicie tego robić w jednym momencie, chociaż może to też nie jest zły pomysł, żeby od razu wieszać, co nie, na tych czapkach, tutaj tak, jest, co robiłaś. Tak a propos. Bo mówi do Was, a nie widać go. Klaudia, może to dobry pomysł jest robienia jednak, wiesz co, już... To czapeczki. Czapeczek, bo chodzi o to, że wiesz, my dokładamy ciężaru i no. Popatrz, za chwilę będzie bardzo nisko i będzie nam gięło siatkę. Dobrze, to słuchaj, to chociaż co drugie, gdzie tutaj co to w drugi, momencie stoisz? To drugi to jest super tutaj. Wystarczająco, tu. Tutaj, dobra, robię czapeczkę. Bez podwójnie coś robię, pamiętasz? Nie pamiętam. Właśnie, tak, poczekaj. Wiesz co, przede wszystkim no. Ja najpierw musiałam tutaj sobie złapać. Żeby to nie spadało. No, jest tam? Tak. Jest jeszcze i to jeszcze raz ja przeciągałam. Z domkiem pająka to jest. No. Co mam teraz ci dać? Górą. Tak jak szampana byś się wiązali. Ach. Coś mniej więcej to wygląda w ten sposób. Ciągnie jak najmocniej, czekaj. No ładnie, żeby to podtrzymało, co nie? No. Trzeba coś się zrobić. Jest? Chyba tam. Nie wiem, ja nie widzę, czy ja mam coś ciągnąć, czy już wyciągnąłem wszystko. Nie, no. Wiesz co, chyba wyciągnąłeś. I dobra, i teraz tak, o. Czekaj. Ja w tym momencie robię. Klaudia w tym jest specjalistą, ja się nie odzywam, tylko będę przeszkadzał jej, żeby się ją pomylić. Nie, no specjalistą, wiesz, ja tak, to no. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak ja to robiłam, ale tak. Ale prędzej ty niż ja. Miesiące tak będzie. W ogóle nie schodzi ta woda. No. Siapa? Trzeba jej tam na górę wypuścić. Tak, zaraz przejdziemy tam. Co? Z tufonami? No zobacz, co mi zrobiłeś. Cholera. No, nic nie patrzysz. Nic nie patrzę. Dobra. Zobaczcie. Przecież ja tutaj podchodzimy bardzo blisko, żebyście mogli zobaczyć. Siatka. Dalej na tej samej wysokości. Zobaczcie, tu są dziurki, żeby Wam udowodnić. Tu są właśnie te dziurki, przez które robiłam takie kapturki szampańskie, koreczki. To wszystko się trzyma, nic nie opadło i to mamy. Jesteśmy zadowoleni. Trzy lata. Czyli jedyna, rozstaw słupków 3 tak, jedyna metr. Różnica, którą byście mogli teraz zaobserwować, to jest delikatna zmiana kolorystyki, ale naprawdę taka tycia. Siatki. No tak, wiecie, bo jedna była zwinięta. Dokładnie. Chociaż, ale to też ona była właściwie na zewnątrz, nie? Dobra, wracamy i przechodzimy, żeby się pochwalić Wam. To jest na razie nasze zamknięcie tutaj. Kiedyś przyszłościowo chciałabym taką bramę jakąś taką, jak Marcin się nauczy spawać,
ale to jeszcze trochę potrwa, to nie jest takie ważne w tym momencie, więc trzeba sobie radzić. A te zabezpieczenie jest antyazjowe, bo Azja nawiewała tak, tędy. Azja nam, słuchajcie, dwa razy dała. Ale teraz się uspokoiło, ale to przed ucieczką miała, przed rójką miała takie jakieś ochoty na podróże. Jamnika jej brakowało. Tak będą za nami szły. Popatrzcie, tu jest ten stary płot cały czas. I od tego momentu zaczyna się... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, faktycznie. A, to jest stary, dobra, dobra, faktycznie. To myśmy tyle płotu zrobili wcześniej? No. To nie wiem, po co my to ruszamy, już wystarczy na 3 lata. No i odtąd... No też tak właśnie widzę. No właśnie tutaj coś takie jakieś to... Wiesz co, mogłeś troszeczkę wyżej tutaj to podciągnąć, no. I dlatego ono tak tutaj opadło, wiesz? Chyba tak. To jedyny błąd, co zrobiłeś. Tak, i przez to się też na ziemi troszeczkę położył. No tak, ale tutaj już jest dobrze. O, no i zobaczcie, tak właśnie wygląda. Połapana wszędzie jest co drugie mniej więcej oczko tymi grytami. Siatka do drutu wzmocnieniowego. No i na całej długości 25 metrów. I to wszędzie zrobiłaś? Tak. I tam to wszystko to też jest zrobione? Takie, takie boble? Ale kochanie, przy naszych tamtych to też to tak wychodzi. O, musi trawa. Zobacz, to jest stara siatka. No dobra. Zobacz tutaj. No patrz, to jest to samo. Wiesz, to chodzi o to, że siatka jest, widzisz, to jest stare. Przy ziemi, nie? Tak, przy ziemi. No dobra. Niestety Klaudia odwaliła straszną fuszerę. Nie odwaliłam strasznej fuszery, nie słuchajcie go. No to już dłużej was nie męczymy, jeżeli chodzi o tą siatkę. Nie możemy niestety tam dalej iść naszymi robotami, ponieważ jest za mokro. Nie wjedziemy tutaj nie po prostu w stanie wjechać traktorem. Nawet taczką jak jechaliśmy, to widzieliście po prostu ślady, że były na trawie. A przenoszenie słupków betonowych 40, tak, 40 mi 450 kilo, to jest... To nie ma sensu. Nie ma sensu. No. To my na dzisiaj wam dziękujemy za kładzenie z nami siatki, a w następnym odcinku być może uda nam się już rozstawiać pole dla kózek. Na pierwszym polu już takie paliki będziemy wbijać, ale to zobaczymy jak wyjdzie. Wyjdzie jak wyjdzie. Nie będę zapeszać, nie będę mówiła, bo jak wyjdzie co innego, to później będzie pretensja. A gdzie to pole? Dobra, na razie. Pa! Cześć, do zobaczenia.